Pierwsze drużyny piłkarskie powstały w Łodzi latem 1906 roku. Założyli je członkowie niemieckich organizacji, Stowarzyszenia Sportowego Union i Towarzystwa Cyklistów Turystów. Piłka nożna stała się najpopularniejszą dyscypliną sportową w mieście, uprawianą w aż 79 stowarzyszeniach sportowych. W okresie międzywojennym najsilniejszym zespołem piłkarskim w mieście był powstały w 1908 roku Łódzki Klub Sportowy. W latach 1921-1925 nieprzerwanie zdobywał Mistrzostwo Miasta. Był także jednym z założycieli piłkarskiej ligi w Polsce w 1927 roku, grając w niej nieprzerwanie do 1938 roku. W reprezentacji Polski wystąpiło w tym czasie 15 zawodników łódzkiej drużyny. Drugim łódzkim zespołem obok ŁKS-u, który współtworzył centralne rozgrywki ligowe w Polsce, był Klub Turystów. W wyniku fuzji SS Union i Turystów w 1932 roku powstał klub Union Touring. W 1922 roku z inicjatywy sześciu byłych działaczy powstałego w 1910 roku Widzewskiego Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego utworzono Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew. W latach międzywojennych odnosiło ono sukcesy w Mistrzostwach Polski Robotniczych Klubów Sportowych i Mistrzostwach Polski Juniorów. Obok Widzewa najważniejszym robotniczym stowarzyszeniem sportowym Łodzi był Robotniczy Klub Sportowy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego TUR. W drugiej połowie lat 20. XX wieku przy największych zakładach przemysłowych Łodzi tworzone były fabryczne kluby sportowe. Najważniejszymi tego typu klubami w przedwojennej Łodzi były Klub Sportowy Geier, Klub Pracowników Zjednoczone przy Zjednoczonych Zakładach Scheiblera i Gromana, Klub Sportowy Widzewska Manufaktura oraz Klub Sportowy IKP przy zakładach Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. W dobie kryzysu gospodarczego lat 30. XX wieku kluby te oferowały najzdolniejszym zawodnikom z amatorskich organizacji sportowych możliwość pracy na terenie zakładu w zamian za reprezentowanie ich barw. Był to wyłom w zasadach amatorskiego sportu okresu międzywojennego. Koszykówka i siatkówka były podstawowymi grami zespołowymi w łódzkich szkołach średnich. W okresie międzywojennym, w oparciu o uczącą się młodzież, tworzone były także sekcje w łódzkich klubach i stowarzyszeniach sportowych. Wśród kobiet największe sukcesy osiągnęły przed II wojną światową siatkarki Harcerskiego Klubu Sportowego. Wśród mężczyzn tytuły mistrzów Polski wywalczyły zespoły IMKA i ŁKS. W okresie międzywojennym znaczące sukcesy odnosili piłkarki i piłkarze ręczni z Łodzi. Piłkarki ręczne Harcerskiego Klubu Sportowego Znicz zostały pierwszymi mistrzyniami Polski w 1939 roku, a w tym samym roku Mistrzostwo Polski zdobyli piłkarze ręczni Łódzkiego Klubu Sportowego. Rok wcześniej zawodniczki KS IKP wywalczyły za to Puchar Polskiego Związku Piłki Ręcznej. W latach 1918-1939 łodzianki odnosiły także sukcesy w chazenie, grze podobnej do piłki ręcznej. Pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku łódzkie zespoły zdominowały ogólnokrajowe rozgrywki w tej dyscyplinie. Tytuły mistrzyń Polski zdobyły zawodniczki ŁKS-u oraz KS IKP. Medalistkami Mistrzostw Polski były także chazenistki Harcerskiego Klubu Sportowego. Pomimo, że pływanie w Łodzi ma tradycję sięgającą pierwszej dekady XX wieku, to jednak rozwój tej dyscypliny nastąpił dopiero wraz z oddaniem do użytku otwartego basenu w Parku Sportowym ŁKS-u przy Alei Unii w lipcu 1931 roku. W 1936 roku oddano do użytku pierwszy łódzki zimowy basen w budynku IMKA przy ulicy Moniuszki. Ważną dyscypliną sportu w Łodzi w okresie międzywojennym był hokej na lodzie. W 1928 roku utworzona została drużyna hokejowa w Łódzkim Klubie Sportowym. Zespół składał się z pierwszoligowych piłkarzy klubu, traktujących grę w hokeja jako zaprawę przed sezonem. ŁKS zdominował rozgrywki hokejowe w Łodzi, nieprzerwanie do 1939 roku, wygrywając Mistrzostwa Miasta. Zakwalifikował się także do powołanej w 1938 roku Centralnej Ligi Hokeja na Lodzie.
Najwybitniejszym łódzkim hokeistą tego okresu był Władysław Król. Był on także dobrym piłkarzem. W pierwszej lidze piłkarskiej zdobył dla ŁKS-u 96 bramek, czterokrotnie reprezentując barwy Polski w meczach międzypaństwowych. To jednak jako hokeista uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, będąc jedynym łódzkim zimowym olimpijczykiem w okresie międzywojennym. Na lodowisku przy ulicy Przejazd już w 1895 roku zaczęto uprawiać łyżwiarstwo. Rozwój łyżwiarstwa figurowego nastąpił szczególnie po 1935 roku, gdy powołano Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarskie. Opowiadając o historii łódzkiego sportu, nie sposób pominąć czasów obu wojen światowych. Podczas I wojny okupacyjne władze niemieckie wpierw zawiesiły działalność wszystkich organizacji sportowych, a następnie zezwoliły na wznowienie aktywności sportowej tylko tym klubom, które wykazywały się lojalnością wobec militarystycznej polityki pruskiej. Praktycznie zamarł sport kolarski w mieście z powodu rekwizycji większości rowerów i zakazu jazdy nimi bez specjalnego pozwolenia. Z czasem jednak część klubów wznowiła swoją przedwojenną aktywność. Sportowcy podjęli więc treningi i zaczęto ponownie organizować zawody. Wzmożoną aktywność przejawiały stowarzyszenia gimnastyczne, powoli odradzała się także lekka atletyka. Podczas II wojny światowej wielu wybitnych łódzkich sportowców, trenerów i działaczy zostało zamordowanych, inni byli więźniami obozów koncentracyjnych i więzień o charakterze politycznym. Ludności polskiej zakazano korzystania z urządzeń sportowych, a także jazdy na rowerze i kąpieli w miejscach publicznych. Aktywność sportowa Polaków została w mieście zakazana. Jeszcze większe represje dotknęły ludność żydowską, która została zgrupowana w utworzonym 8 lutego 1940 roku Litzmannstadt-getto. W wyniku realizowanej przez hitlerowców polityki eksterminacji prawie wszyscy łódzcy Żydzi zostali w toku wojny wymordowani. Niemiecki Miejski Urząd Kultury Fizycznej nakazał nie tylko likwidację wszystkich polskich stowarzyszeń sportowych Łodzi, ale doprowadził również do przejęcia ich majątku, m.in. obiektów sportowych, przez niemieckie organizacje wychowania fizycznego. Pomimo zakazu aktywności sportowej ludności polskiej, już na przełomie 1939 i 1940 roku zaczęły być w mieście organizowane pierwsze nielegalne drużyny piłkarskie. Rozgrywały one potajemnie spotkania na terenie łódzkich boisk, parków czy placów fabrycznych. Organizowanie nielegalnych zawodów sportowych wiązało się jednak z ryzykiem aresztowania przez okupantów. Ludność polska prowadziła również treningi w dyscyplinach lekkoatletycznych, a także niektórych grach zespołowych. Upowszechnianie wiedzy o dorobku łódzkiego sportu i turystyki stanowi podstawowy profil działania Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi. Oddział realizuje swoje zadania przez bogaty program edukacyjny w postaci lekcji muzealnych, spotkań i konkursów edukacyjnych. Instytucja w formie wystaw stałych i czasowych oraz publikacji przybliża historię łódzkiego sportu i turystyki, ratując od zapomnienia ich wyjątkowy, wielokulturowy charakter.